Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część siódma. Kultura Luboszycka. Badania w regionie gubińskim i w pierwszej kolejności cmentarzyska w Luboszycach doprowadziły do odkrycia kilkudziesięciu grobów, które różniły się dosyć wyraźnie od tych, które odkrywano na Śląsku. I te, mimo jeszcze w okresie przedwojennym, Niemcy i profesor Koszczewski zresztą też widzieli pewne różnice w stosunku do grobów kultury przeworskiej, która obejmowała większość Polski. Odkrycie natomiast tak dużej ilości, to były pojedyncze groby wtedy, natomiast odkrycie takiego dużego zespołu pozwoliło na pełniejsze opracowanie. I to pełniejsze opracowanie przede wszystkim pozwoliło na stwierdzenie, że groby odkryte na cmentarzysku to są wyłącznie groby popielnicowe. Tymczasem w kulturze przeworskiej akurat w tym okresie były prawie wyłącznie groby jamowe. Część wyrobów metalowych była identyczna, ale część różna. I po jakichś tam dłuższych studiach i analizach stwierdziłem, że ta grupa, którą odkryliśmy w okolicach Gubina, to nie jest kultura przeworska, a to jest grupa, której najbliżej do kultury jastorskiej, prawie z drugiej strony Nysy. I to był początek grupy gubińskiej, już kultury jastorskiej. W prahistorii ziem polskich to była grupa gubińska kultury jastorskiej. No dzisiaj jest to wręcz standardowe określenie i wszyscy się nim posługują. Tu był strzał, że tak powiem, w dziesiątkę z przynależnością kulturową. Również, i jeszcze może ciekawostka, była kwestia nazwy. I nazwałem tak od cmentarzyska właśnie nie w Gubinie, a w Gubin. To eponimiczne stanowisko, cmentarzysko, znajduje się po zachodniej stronie, znaczy w jednym kompleksie gubińskim, ale już po zachodniej stronie Nysy. Ale w literaturze polskiej przyjęło się, że to jest grupa gubińska, a Niemcy jako Gubener grupę w zasadzie nie rozróżniają, czy to jest Gubin, czy Guben. Ale nazwa się przyjęła i jest powszechnie używana. Natomiast z kulturą luboszycką była trochę inna historia. To był temat mojej pracy doktorskiej. Grupa cmentarzysk i stanowisk położonych po obu stronach Odry i Nysy przez Niemców była przypisywana Burgundom. I to była
Burgundische Kultur. Co prawda były przerwy w jej chronologii, bo w okresie przedrzymskim lokowano ją na Pomorzu wschodnim Pomorzu. Natomiast w okresie wpływów rzymskich nad Odrą, Nysą i sięgała aż do Łaby. Tu nie można kwestionować różnic. To były wyraźnie różnice między kulturą przeworską. Dla Niemców to było Wandalische Kultur, a kulturą burgundską. Po prostu były cały szereg i w materiale, i w obyczajach różny między tymi dwoma kulturami. I jako, że musiałem w ramach pracy doktorskiej zająć się bliżej, dokonałem pewnych korekt w zasięgu, również nie wszystkie elementy, które Niemcy uważali za typowe dla tej kultury, stwierdziłem, że są o szerszym zasięgu i w związku z tym, ponieważ badałem cmentarzysko w Luboszycach, a tam była bardzo bogata faza z okresu wpływów rzymskich, wobec tego nazwałem to kulturą luboszycką. Tu trzeba dodać, że tu mamy odwrotną historię. Na terenach kultury przeworskiej w tym czasie zaczęły panować groby popielnicowe. Natomiast w grupie gubińskiej prawie wyłącznie to były groby jamowe, popielnicowe to był 1%, czasem 2%, w każdym razie bardzo niewiele. No i pojawiła się rzecz całkiem nowa, mianowicie cmentarzyska warstwowe. W Luboszycach odkryto pierwsze cmentarzysko warstwowe na terenie kultury luboszyckiej. Potem okazało się, że na szeregu innych stanowisk również te cmentarzyska warstwowe odkryto. To już jest całkiem nowy etap badań nad kulturą luboszycką. Bardzo ciekawy był też zanik kultury luboszyckiej. On przypuszczalnie nastąpił około przed końcem IV wieku. 370, raz, że Burgundowie pojawiają się nad Renem, a dwa, że zanikają po prostu cmentarzyska właśnie kultury luboszyckiej. I to jeden jest z mocniejszych argumentów wskazujących na związek między kulturą luboszycką a Burgundami. Tu jeszcze warto dodać, że ten zanik był też bardzo ciekawy, bo Burgundowie chyba dosyć szybko opuścili te tereny i na nie momentalnie przybyli nowi Germanie z nad Soławy, z Turingii. I mamy na szeregu cmentarzysk, mamy warstwę cmentarzysk warstwowych i w nią wkopane groby szkieletowe tych nowych przybyszy. Z tym, że inwentarz kulturowy i tej grupy, i tej poprzedniej wyraźnie się różnił. I tyle o Burgundach na terenach nad Odrą. Dalej były jeszcze też bardzo ciekawe, ale to już było daleko.
o różnice w nazewnictwie plemion i kultur archeologicznych. To jest ciekawa historia. Przede wszystkim te nazwy etniczne to są nazwy nadawane przez historyków. Archeolodzy troszeczkę inaczej do tych zagadnień podchodzą. I te źródła, które pozwalają określić, są dosyć nikłe. Jest ich niewiele. Burgundowie mają jedne z najlepszych źródeł pisanych, bo mają i źródła pisane z terenów, gdzie mieszkali nad Odrą, no i potem bardzo liczne królestwa burgundzkiego, już nie mówiąc o epizodzie z Nibelungami, który również bardzo, bardzo szeroko został rozpowszechniony. Natomiast te źródła dotyczące plemion są różne i na przykład źródła dotyczące Wandalów nigdy nie mówiły o kulturze przewalskiej. Tam mogli być Wandalowie, ale że kultura przeworska to byli Wandalowie, no to nie ma żadnych dowodów. Tam mogło być kilkanaście, kilkadziesiąt różnych plemion, które kulturowo tworzyły jedność, ale niekoniecznie politycznie. To mogło być kilka plemion mieszkających obok siebie, spokrewnionych blisko. Tu jeszcze warto dodać, że Burgundowie mają szereg elementów, ostatnio już nie przeze mnie wykrytych, że na przykład mają broń w dużym stopniu nawiązującą do broni skandynawskiej. Natomiast kultura przeworska ma broń, która nawiązywała do wcześniejszych Celtów i do Rzymu, a mniej do terenów tych północnych. Oczywiście tu o różnicach można opowiadać bardzo długo. W każdym razie taka generalna zasada to jest, że archeolodzy opierają się na pokrewieństwie materiału i dzięki temu grupy, które mają zbliżony do siebie materiał, są wydzielane jako kultury. Natomiast historycy opierają się na źródłach pisanych i przypuszczeniach, że również na kolejności wymieniania w tych źródłach poszczególnych plemion identyfikują z jakimiś obszarami i uważają, że jeżeli, tu już tak strzelam sobie, jeżeli Wandalowie byli tu, no to, a w źródłach są napisani, są zapisani, że Bastarnowie to byli tam na wschód, no to wobec tego to już tylko można otworzyć atlas i w odpowiednich miejscach te plemiona poumieszczać, co nie zawsze jest prawdą.